Moi drodzy, w obecnym czasie boimy się brać udziału w zgromadzeniach, również tych kościelnych, w czasie naszych nabożeństw. Dlatego chciałbym Was zachęcić i podpowiedzieć, jak zorganizować nabożeństwo domowe. Do takiego nabożeństwa potrzebny zapewne będzie nam stół, kilka krzeseł dla wszystkich naszych domowników, potrzebna nam będzie Biblia, śpiewnik i książeczka z Biblią na co dzień. Jeśli takiej książeczki z Biblią na co dzień na rok 2020 nie posiadacie, możecie skorzystać ze swoich smartfonów, zarówno na Androidzie, jak i systemie iOS. Możemy ściągnąć bezpłatną aplikację z Biblią na co dzień. Tutaj w tej książeczce znajdziecie teksty na każdy dzień. Teksty biblijne zapisane w Starym i Nowym Testamencie, ale również teksty do nabożeństw. Teksty do czytania ze Starego Testamentu, z lekcji apostolskiej i z Ewangelii. Te teksty wybieramy, zaznaczamy sobie. Możemy je przeczytać w czasie tego nabożeństwa domowego. Ze śpiewnika wybieramy pieśni, które lubimy śpiewać, a teraz w czasie pasyjnym zachęcam do korzystania z pieśni pasyjnych. Zapewne przydatnym będzie nam również skorzystanie z modlitewnika. Ja tutaj mam akurat modlitewnik księdza biskupa Tadeusza Szurmana z modlitwami na każdy dzień tygodnia, na różne święta, ale też na różne okoliczności. Są również modlitwy w strachu, modlitwy, kiedy przeżywamy rozterki, kiedy jesteśmy w chorobie. Cennym okażą się nam również postyle, z których możemy przeczytać w trakcie tego nabożeństwa domowego kazanie. Jeżeli takich postyli nie posiadamy, książek z kazaniami na każdą niedzielę, zachęcam do skorzystania z witryny www.luteranie.pl. Tam zamieszczone są kazania na każdy tekst, na każdą kolejną niedzielę roku kościelnego. Możemy ułożyć sobie swoją liturgię, możemy zaśpiewać tyle pieśni, ile chcemy, możemy przeczytać tyle tekstów, ile chcemy. Gdy nie mamy modlitewników, możemy skorzystać z Pisma Świętego i z psalmów, które mogą stanowić bazę dla naszych wspólnych modlitw. I myślę, że byłby to czas dla nas błogosławiony, czas, w którym będziemy mogli razem ze swoimi najbliższymi w odosobnieniu, ale w skupieniu skorzystać z możliwości wspólnego domowego nabożeństwa. Zachęcam Was do tego gorąco.